Witajcie moi drodzy. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się instalacją fotowoltaiczną na gruncie, czyli jej wady, jej zalety. Jak to tak naprawdę moi drodzy jest? Czy taka konstrukcja jednopodpórowa może się przewrócić? Czy ona się giba do przodu, do tyłu, w lewo, w prawo i tym podobne sprawy? Czy załóżmy dwupodpórowa będzie lepsza? Jakie są jeszcze wady i zalety takich instalacji gruntowych? Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak to tak naprawdę jest z tymi instalacjami gruntowymi, to bardzo dobrze, że tutaj trafiłeś, bo to jest dzisiaj element taki uzupełniający, bo jak zrobić taką instalację, to już macie u mnie. Tutaj zresztą są fragmenty właśnie tych filmów, gdzie razem z kolegami tutaj montujemy, składamy to wszystko w całość i tu są moje wnioski, które wyciągnąłem przez tam załóżmy ileś tych instalacji, które my wykonaliśmy i zrobiliśmy, dzięki czemu jestem w stanie obiektywnie powiedzieć, jakie są wady i zalety instalacji gruntowych. Jeżeli jesteś tutaj nową osobą, dodam, to warto, żebyś zasubskrybował i skomentował, jeżeli Ci się podoba ta treść, która jest tu przekazywana i zawartość tego wszystkiego. Kliknięcie dzwoneczka przyspieszy Ci dostawanie informacji o nowych filmach i innych sprawach. Dlatego witajcie moi drodzy, zaczynamy o wadach i zaletach instalacji gruntowych i jednopodporowych i dwupodporowych. Zaczynajmy. Moi drodzy, jeżeli ktoś nam mówi o wadach i zaletach, plusach i minusach, to najlepiej, jeżeli to będzie osoba, która zajmuje się tym. Osoba, która wykonuje taką czynność, taką pracę, podchodzi do tematu z pasją, bo dzieki temu tak naprawdę jesteśmy w stanie obiektywnie sobie wyciągnąć pewne informacje. A z tego względu, że czasami mam długi język i lubię sobie o pewnych rzeczach opowiedzieć, dopowiedzieć, to powiem Wam na początku o zaletach instalacji gruntowych i dlaczego ja osobiście wybrałbym instalację na gruncie niżeli na dachu. Słuchajcie, jakie są zalety? Pierwszą zaletą jest to, moi drodzy, że mieliśmy piękną, ładną zimę, której po prostu takiej zimy dawno nie widziałem. No po prostu nie pamiętam, żeby przez parę dobrych miesięcy tak ładnie przymroziło, żebym sobie złamał palec i tym podobne sprawy, bo nigdy w życiu sobie, że tak powiem, nie złamałem. No ale zima pokazała swoje ładne piękno. I porównując pracę instalacji fotowoltaicznych, mogę powiedzieć szczerze, że tam, gdzie jest odpowiedni kąt, na słonecznienie, brak cienia, czy na dachu, czy na gruncie, to na gruncie klienci mają jak najlepiej, bo nigdzie żadne czopuchy się nie robią, ten śnieg ładnie sobie spływa, ten efekt rozmrażania bardzo idealnie wszystko tutaj pracuje i jest bardzo prosto tutaj to wszystko naprawić, wymienić, serwisować. No po prostu jest bajka. Dla mnie osobiście instalacja na gruncie, jeżeli chodzi bez samego tego po prostu montażu, to jest po prostu baja. Jest baja w obsłudze, w serwisie i robieniu porządku wokół tego. Po pierwsze, jeżeli deszcz spadnie, to ładnie nam umyje. Mamy, załóżmy, możliwość wzięcia jakiejś mikrofibry i załóżmy deszczówki i umycia tych paneli, jeżeli będą brudne. Nie musimy wchodzić na dach, czyli ryzyko spadnięcia z dachu, złamania czegokolwiek jest totalnie zerowe. Nic Cię nie kopnie z tego względu, jeżeli wszystko dobrze uziemisz, zaziemisz i tym podobne sprawy. Nie zostaniesz porażony prądem stałym, czy tam załóżmy przemiennym, jeżeli wszystko dobrze wykonasz i masz dobrej klasy komponenty, które wchodzą w całość. Czyli mamy same tak naprawdę plusy, ale największym plusem to tak naprawdę jest ta możliwość uchronienia naszego dobytku, czyli domu, przed pożarem. Z tego względu, że mamy wszystko widoczne, wszelakiego różnego złączki, co byśmy zrobili, połączenia i tym podobne sprawy, bo nigdy tak naprawdę nie jesteśmy w stanie w 100% komuś powiedzieć, że wszystko jest na cito. To jest 99,9%. Nigdy nie wiemy, czy ta MC4, która jest przy panelu, to ona jest dobra. Zawsze wzrokowo sprawdzamy, czy tam ona jest dobrze skręcona, zawsze sprawdzamy, czy jest sucha, czy nie jest zawilgocona. To daje nam tam jakąś pewność, ale nigdy nie wiemy, bo może być błąd, załóżmy, w zarobieniu.
błąd, załóżmy, fabryczny, no jakaś po prostu defekt na jakieś tam złącze czy na czymkolwiek, no jakiś gryzoń może na przykład coś przegryźć, więc zadajmy sobie takie bardzo ważne pytanie. Jeżeli mam troszeczkę gruntu, ten grunt jest ustawiony tak, że mogę sobie postawić na tym gruncie no idealne prawie południe, czy tam trochę wschodu, czy tam zachodu i będę miał praktycznie przez ileś tam godzin tego nasłonecznienia w skali całego roku i nie ma żadnych przeszkód, a mam to samo na dachu i mam działkę ogrodzoną, mam święty spokój, spoko sąsiadów i inne takie rzeczy, to zadaję sobie takie pytanie. Czy grunt, czy dach? Do gruntu trochę więcej mogę dopłacić, no bo konstrukcja jest troszeczkę droższa, ale mam bezpieczeństwo. Jeżeli coś się by zaczęło hajcować, to na gruncie. Jeżeli trzeba będzie umyć panele, to na gruncie. Jeżeli, załóżmy, trzeba by było coś wymienić, coś naprawić, coś podciągnąć, czy cokolwiek, te opaski zaciskowe, na gruncie. No zobaczcie, ile zalet jest na gruncie. No i tak to właśnie wygląda. Same tak naprawdę pozytywne takie odczucia dotyczące gruntu. Inwerter, ktoś powie, a inwerter, coś mogą zrobić z inwerterem, jakieś łowuzy. Inwerter możesz, załóżmy, do domu wprowadzić, jeżeli masz 30-40 metrów, możesz do jakiegoś budyneczku, kabel i tak trzeba będzie jakiś tam pewnie dociągnąć, robisz tą inwestycję raz na 20 ileś lat. Kwestia samej rozbudowy takiej instalacji, no to jest kwestia dokupienia kolejnych po prostu elementów, które i tak będą w produkcji, więc nie będzie jakiegoś problemu. Złączka, łączniki, pyk, pyk, pyk i jest zrobione wszystko ładnie, pięknie. Czyli tak naprawdę instalacja na gruncie ma bardzo dużo pozytywnych rzeczy. Najważniejsze pozytywne są rzeczy, to głównie chodzi o majątek. To, co mamy w domu, że nic się tam nie wydarzy. Mamy ograniczone. Wiadomo, że zawsze jak wykonujemy swoją pracę i teraz to jest takie uczulenie, szpileczka do osób, które nie podchodzą z pasją, zamiłowaniem do fotowoltaiki, do tego wszystkiego. Jeżeli ktoś mi pokazuje jakieś tam zdjęcia czy cokolwiek, filmy i takie niektóre konstrukcje, po prostu ja nie wiem, jak co niektórzy myślą nad wykonaniem. Nie będę tego rozwijać, bo to będzie jakiś osobny film na to, ale naprawdę przemyślcie sobie czasami to, co robicie, jak robicie już, żeby to było jedno z drugim powiązane. Dlatego, moi drodzy, z pozytywnych rzeczy to tak naprawdę już jest wszystko. Teraz przejdziemy sobie do negatywnych rzeczy. Jeżeli powiedziałem A, no to powiem też B. Jakie są minusy, jakie są wady instalacji fotowoltaicznych na gruncie? Tak naprawdę, moi drodzy, to jest bardzo mało. Największą wadą to jest cena. No i to, że musimy jakieś drzewa czy jakieś inne rzeczy poprzycinać, jakieś papierkowe sprawy poza, to tak naprawdę to są największe wady już tego wszystkiego. Ktoś powie, że a sąsiedzi, a to, a tamto, a jakieś tam innego tego typu ludzie. No wiadomo, no różnie bywa, ale to też właśnie sobie czasami trzeba przemyśleć, czy coś tam jeszcze nie dołożymy do tego, żeby mieć po prostu pieczę nad tym wszystkim. Już jest po sprawie tak naprawdę. No ale pewne rzeczy można uchronić. No, można to wszystko sobie w jakiś tam sposób pozabezpieczać i już. No ale większość powie cena, po prostu cena. Ale ja jeszcze dodam taką małą szpileczkę. Wykonanie tego wszystkiego. Jeżeli ktoś źle to wykona, najbardziej to instalację jednopodporową, to ta instalacja może gibnąć albo w lewo, albo w prawo, albo do przodu, albo do tyłu. No bo te instalacje są no, dosyć takie wrażliwe, że tak powiem, na złe wykonawstwo. Tak analizując pewne takie fakty, bo jeżeli na przykład wbijemy sobie jedno szczudło, zrobimy je na odpowiednią wysokość, damy zastrzały i zrobimy nawet niżej niż tam jest w instrukcji obsługi i tym podobne rzeczy, że bardziej obsadzimy, no to mamy sztywniejszą konstrukcję, no i co się wydarzy? Moi drodzy, że będzie tam 30, tam 40 centymetrów. No śniegu jak napada, no to weźmiemy i to odgarniemy tak naprawdę. Jak śnieg będzie spadać, no to co, wielki problem? Wziąć łopatkę i odjechać, jak tam chyba 60 centymetrów, czy ileś jest? Zrobisz 40, będzie dobrze. Grunt sobie wyrównasz, będziesz miał dobrze. No ale dla kogoś może być jakaś tam wada, jakiś tam minus tego tytułu, że trzeba jednopodporowym niżej zrobić, żeby była bardziej sztywna i żeby nie gibała się do przodu i do tyłu, i w lewo, i w prawo, i te zastrzały. No ale to są po prostu stal, konstrukcje, które po prostu rzeczy, które trzeba przemyśleć, przeanalizować i wyciągać po prostu wnioski wraz z kolejnymi instalacjami, żeby to było dobrze. Słuchajcie, no ja osobiście bardziej bym wykonywał instalacje, które są w typie takiego właśnie taki cełownik pełny, takie twarde, konkretne żelastwo, niżeli tam co widziałem jakieś instalacje
jakieś tam celowniki 50, takie jak z baksa, szyny, dziurawki i tym podobne rzeczy powyginane. No, co ma większą sztywność? No, oczywiście, że taka profesjonalna, dobra konstrukcja. No, tamte też są do jakiegoś stopnia sztywne. Ludzie to dosztywniają, dorzucają zastrzały, przestrzały, jakieś tam linki naciągowe, żeby to było zwarte i tym podobne rzeczy. No, ale w większości wypadków, jak spadnie drzewo, to zrobi kuku, dlatego trzeba pewne rzeczy wyciąć, poprzerabiać, żeby mieć po prostu lepiej w życiu, niżeli gorzej. No i to tak naprawdę to jest tyle. Nic więcej nie ma. Teraz tak naprawdę tylko podsumowanie, jakieś dodatki, które przydadzą się Wam. No, jeżeli chodzi o takie instalacje, to co jeszcze mogę dodać, to że wykonawstwo. Ktoś dobrze Ci to wykona, to nic się nie wydarzy, więc lepiej też zapoznaj się z instrukcją obsługi, jak to powinno być zrobione drogi użytkowniku, no żeby po prostu wiedzieć. I to jest tak z mojego punktu widzenia, bo wiem, jak my to robimy, wiem, ile my tego zrobiliśmy. Wiem, jakie mamy po prostu kolejne jakieś tam plany do zrobienia, pomimo tego, że jestem na chorobowym. No ale życie, no życie po prostu. Dlatego przejdziemy sobie teraz do podsumowania. Moi drodzy, jeżeli podsumowanie, to tak w miarę krótko, nie przedłużając. Jest wiele bardzo takich pozytywnych aspektów, które na pewno większość z Was potwierdzi, przytaknie, napisze komentarz, że tak, słusznie ten grunt. Jeżeli ktoś ma możliwości, to jak najbardziej jest korzystnym elementem w stosunku do tego, że na dachu byś to położył, większa, można powiedzieć, taka kontrola nad taką instalacją, możliwością rozbudowy takiej instalacji, szybsze odśnieżanie. Zresztą widzieliście, jak to ogólnie te śniegi, to wszystko w jakiś tam, jak wracaliśmy z Kamilem. No tak naprawdę, moi drodzy, ten grunt ma bardzo dużo takich pozytywnych, wydajnościowych, efektywnych elementów, że ten grunt będzie się nam znacznie szybciej zwracał, niżeli to, co będziemy mieli na dachu. Bo czasami lepiej zrobić coś na gruncie, niżeli na dachu, a czasami lepiej na dachu, niżeli na gruncie. To wszystko trzeba dobrać. Ale na pewno takim wyznacznikiem tego wszystkiego będzie cena. Cena będzie na pewno jakimś takim wyznacznikiem, że ktoś zamiast, wiesz, byłoby tańsze, wziąłbym grunt, wolę już na dachu mieć to święty spokój. To, co powiedziałem, że jeżeli chodzi o wykonanie tego gruntu, to też jest bardzo ważne na jednopodporowej, nawet dwupodporowa, wszystko trzeba robić zgodnie ze sztuką, bo jeżeli coś ominiemy, to potem będzie ktoś musiał za to płacić, to zazwyczaj będzie inwestor. Dlatego róbmy wszystko tak, jak trzeba. No i co? No więcej nie ma co do dodania, takie krótkie podsumowanie. No, dla mnie osobiście no, jest dużo takich pozytywnych aspektów, dlaczego wolałbym grunt, niżeli konstrukcję na dachu. No, nie po to kładłem nowy dach, żeby, nie wiem, żeby tam panele rzucać, tak? Jeszcze jakbym miał typowe południe, no to jeszcze bajka. To wolę grunt, wolno. No tak większość z Was podejdzie. No, mam dużo miejsca, wolę na gruncie. Mam miejsce, dobra, niech będzie na dachu, wschód-zachód zrobimy. Będzie podzielone i tak to po prostu, więc no dla mnie osobiście grunt, dla Was możecie się wypowiedzieć, kto niech zajmie jakieś tam stanowisko, powie dlaczego uważa, że tak, dlaczego, że tak, może podsumować sobie tam załóżmy jakieś tam nasze wykonawstwo i tym podobne rzeczy, te po prostu instalacje jednopodporowe, dwupodporowe, to na pewno będzie jakimś tam wyznacznikiem, pierwsza będzie jednopodporowa, tam była chyba 6, potem 10, potem 26 kW, tak mniej więcej te instalacje, plus tam jakieś jeszcze filmiki z przeglądu właśnie tych właśnie papierów, jak to wszystko poskładać i tym podobne sprawy. No życie, no życie. Moim zdaniem warto inwestować w fotowoltaikę, moi drodzy. Warto tego typu rzeczy, co ja tutaj mówię, przemyśleć sobie, zająć jakieś takie stanowisko, wypowiedzieć się też w tym temacie, bo to tak naprawdę buduje taką społeczność i taką naszą wiedzę na temat fotowoltaiki. Powiem szczerze, za paręnaście lat będzie coś takiego, że my już tym ekogroszkiem nie będziemy palić, węglem też nie będziemy palić, gazem też nie będziemy palić, ropą i innymi rzeczami też nie będziemy palić, piece olejowe pójdą do lamusa i tym podobne sprawy. Zobaczycie, że wszystko nastawią czysto, stricte, techniczne na prąd. Będą czajniki na prąd, indukcje, wszystko i tym podobne rzeczy, samochody i tym podobne sprawy. Będzie po prostu taka, można powiedzieć, kolejna taka generacja tego wszystkiego. Tak uważam, tak może się zdarzyć, tak może być. Ale trzeba to po prostu wziąć sobie, że taką instalację, co zrobimy,
to żeby też ona miała możliwość przejścia w tryb tak naprawdę podłączenia na baterię. Trzeba też zobaczyć sobie taką hybrydówkę, że możemy też baterię podłączyć, żeby to po prostu działało, żeby to wszystko jak najlepiej współpracowało. To jest takie moje stanowisko. Będzie się nasz świat cały zmieniać. Zobaczycie, że to, co my tutaj teraz poruszamy, to za te paręnaście lat to ludzie będą się śmiali, jacy to tempacy byli w ogóle, o czym oni rozmawiali teraz, to mamy, nie wiem, 5 paneli, większą wydajność, większą dziurę ozonową i jakieś inne tam aspekty. Życie, naprawdę, moi drodzy, życie, ale moje stanowisko jest jednoznaczne. Jeżeli podobał Ci się filmik, łapeczka w górę, komentarz, subskrypcja, dzwoneczek, będziesz na bieżąco z tymi nowymi instalacjami. Jeżeli lekarz mnie puści, będzie prześwietlenie, wszystko ok, no to wracamy do filmów, czysto stricte z montażu, off-grid, on-grid, montaże DC, AC i tym podobne rzeczy. Prawdopodobnie wyląduje na miejscu Kamila, Kamil pójdzie na dach, ja będę na dole, no nie wiem, ale trzymajcie się cieplutko, bo robi się coraz cieplej, nawet nocki już są w sumie fajne, bo już jest naprawdę cieplutko w nocy. Mam nadzieję, że w tym roku przynajmniej na ekipę pęknie po 1 MW, jak nie lepiej. No, trzymam kciuki za to, żeby nawet więcej pękło. No zobaczymy, moi drodzy, zobaczymy, jak to wszystko będzie. Dlatego trzymajcie się. Ja idę robić to, co muszę zrobić. I tyle. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.